Witam Was serdecznie. Wczoraj troszkę przychorowałem i nie mogłem streamować. Dzisiaj czuję się troszkę lepiej. Mam problem z plecami, ale to jakoś damy radę. Zobaczymy, co dobrego dzisiaj w rocznicę World of Tanks nam przypadnie. Wczoraj wpłynęło parę informacji, jeśli chodzi o aktualizację 1.22. Wiadomo, że w 12 sezonie przepustki bitewnej będą trzy czołgi, obydwie 140, jak Panzer S100 i amerykański Dziwoląg. MVY Joch. No jeszcze taka informacja, że zostanie rozszerzony WOT Plus. Do listy beneficjentów WOT Plus zostanie dodany bonus za codzienne logowanie. I taka nowość, automatyczne odwracanie czołgów. Nowa mechanika umożliwi przewróconym czołgom samodzielne obrócenie się z powrotem po określonym czasie. Jakiś rebalans mapek będzie. Mapka Przełęcz, Zatoka Rybacka, Studzianki wreszcie. Zatoka Małsz. Murowanka, Urwisko Dębina, Lakeville, Ensk oraz Linia Zygfryda. Dzień drugi. Waffentrager Dziewictwo. No na pewno się spotkamy, bo tryb Waffendragera jest zapowiedziany już niedługo, więc... Więc Waffendragerkiem sobie pogramy. Jeszcze zobaczymy, co tu za misje mamy. Znajdź się w pierwszej siódemce graczy pod względem zadanych uszkodzeń. Okej. W sumie misja jest dosyć prosta. Tu jeszcze mi jedna misja została. Z przepustki. Jeszcze 8 razy mam się znaleźć wśród 10 pierwszych graczy w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia. Okej. Na początek może ósemeczką, BZ-ką sobie zagram. Jak losowanie będzie dobre, to myślę, że nie będzie problemu ze zdobyciem przynajmniej 7. miejsca pod względem damage'u.
Słychać mnie w miarę dobrze? Czy tak słabo? Dobra, słychać. Losowanie na dziewiątki. Szybko podjechać na ten przestrzał, może coś będzie chętne. Super, chodzę. O to mi chodziło. Oby to nie był. Oho, jedyny strzał. 50 już tutaj się prześlizgnęła. Ją będzie ciężko ruszyć. Dobrze jest ustawiona. Niestety. Mał się, no to nie. Ciężki przeciwnik. Na pewno dla mnie. Boże, ta. O, pięknie wyrwała. 50. Jest. Tak naprawdę, aby pocisk nie trafił tu. Możliwe, że będzie pozamiatane. O matko, ty. Czego nie ruszę? No właśnie. Ciężka sprawa będzie z nim. No nie gadajcie, że te 50 jeszcze żyje. Co oni? Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Trzydziestka tak tutaj nas ratuje w sumie. Oj, oj, oj. Boję się, że ta 50 tu na mnie wyjedzie jakoś z tego kamienia. Nie przebije typa, nie przebije. Nie ma szans.
strzelił. Takie strzały to co mogę. Gilu, gilu mu robię. Czekać aż strzeli. Porażające 1300 damage zrobimy. Dobrze. Nie wypychaj mnie. Pamiętajcie, starać się grać tak, żeby nikogo nie wypychać. A... O, już tam po ziemi. Nie była to udana bitwa, ale... czy będę w siódemce? Ciężko powiedzieć, raczej mogę nie być. Ze 30 ładnie nas strzelała. Żeby nie ona, to byłoby krucho. Słabo, słabo. Trzeba będzie powtórzyć bitwę bez Edo. Bo to wyszło dosyć słabiutko. Ale się złapaliśmy. O, w piątce. No, te 34 tysiące nastrzelało. Czołgi, z czołgu na czołg to lipa. Okej. Jeszcze 7 razy. Dziesiątce i będzie dobrze. Misje zrobione. Następny za 14 godzin 38 minut. Już nie mogę doczekać tego OP czołgu. Dobra. Trzeba poprawić się na bezecie. Losowanie może być takie same na dziewiątki. No i jest. No i dobra. Gorzej, że artyleria jest. Dwa lajty. Pojadę w standardowe miejsce na czołgów ciężkich. Nie ma tu co wymyślać. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Emil. Pałka jest tam. Ładnie wyjechał. I boom! Najgorzej, że się zaświeciłem. A tu Arta ma bicie. TP prototype. HPTK stoi. Nie ma sensu się wychylać tutaj. Tu się wcelujemy. Czy nam koledzy dadzą się wcelować? Czyżby troszkę za daleko było? Spróbujemy trochę bliżej. Ty robisz? Dziesiąt TP czekam na ciebie, wyjedź. Jest, no. Jak na zawołanie. No i Arta, Arta. Na pozycji. Strzelanie się na dystansie tym czołgiem to trochę mija się z celem. Przepraszam. Sobie postanowił zniknąć. Uważaj, panie M103.
Tam jest jakiś cwaniak. Kurde no. Nie są. Czy ja coś strzelę? No nie no. Znowu tylko troszkę damage'u. Zwycięstwo! Fatalny wynik, ojoj, nie chcę na to patrzeć. No, ale już nie biorę dodatkowych tych do wyposażenia. Będzie mi się lepiej grało bez. Chyba. Szybko dzisiaj wciąga, ostatnio jakoś strasznie długo mnie wciągało. O, na szóstki. Nie ma artylerii. Podejrzana sprawa. No light. No artylerii. Kolega ma takie same oznaczenie jak ja, nieładnie. Zobaczymy, czy te losowanie okaże się dla nas nieszczęśliwe. Mamy dwie BZ-y, oni nie mają. Renegade. Gdzie ten kolega znikł? No, panterę masz, gościu. Na śmierć. Ciężkie sety za mocno pozwalają. Ejaj. Co on tu wjechał? Wjechał. Co, normalny? Nie było normalne. Roger, to dobrywa. No dobra.
Is. Ogryzki mi same zostawiają, gdzie ten Is jest? Czy ten Renegade, no? O jest. Niedobrze. To ja oprywam Renegade dwa razy. Trzeba się pozbyć go, bo... dopsuje nam krwi. Ty będziesz się tu jeszcze wychylał, kolego. Będzie, ale... cienizna. Nie tak to miało wyglądać. Nadal słabo. Mimo, że się wystawiłem teraz. No nie, no nie, 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 nie. Włączcie tego Renegade'a, no ludzie! Okej. Okay. 1600 damage'u niecałe. Pantera. Coś tu powinno się wyświecić. Mam taką nadzieję. Może, że nie wiem, z którego kierunku dostałem spota. Gdzieś tutaj coś jest.
O ludzie. Wynikowo lepsza bitwa, ale... ile trzeba było się napocić, żeby 2000 ponad tam strzelać? Stowanie na szóstki, przypominam, to było. I ledwo to wygraliśmy. Mając dwie bezety. Proszę, Renegade, Su, WZ-ek i Achilles. Ładnie nastrzelali. O ludzie. Nie to, to chciałem. Gdzie tu mam? Pod kładką cały czas jakaś karteczka mi tu leżała. Jeszcze 5 razy i będzie misja zrobiona. Dostaniemy sałoganta z przepustki bitewnej. Zawsze się przyda. Zobaczymy sobie jeszcze raz. Mówiłem, że lepiej bez tego mi się zagra, ale sobie założę teraz. Wtedy przez to, że załoga jest niby nie w pełni kompatybilna. Co tutaj mam? Telefonik mam. Słucham. No. Jakie buty? A, Nikola, dobra. Okej, no. Pa. Myślę, że jednak to nie ma co tu oszczędzać. No dobra, dobra, przesadzajmy. Tak naprawdę na racji bojowej można by było zagrać. Więc spróbujemy narracji tutaj. Tak, zatwierdzamy.
To jeszcze zwiększę tego golda. Pod dwójeczką. Jazda. Czwarta bitwa. Czy okaże się tą, z której będę zadowolony? Dziewiąteczki. Pach, pach. Super openowy czołg Xor 1010 czy 1010, jak to woli. Nie posiadam go i raczej nie będę posiadał. Wywalać 160 zł na podstawowy ten pakiet. Piardo, trzeba podjechać. Oni się wychylą jeszcze, czy nie? Tamten chyba zwiał. To nic mocniejsze. Nie, wychyla się chyba nic. Uciekł chłopak. A szkoda, bo chciałem jego historyczny pancerz sprawdzić. Mega twardy w ogóle, nie? Beze, to fajnie by było strzelić w niego. Zobaczyć. Wutek może stać na bazie u nich. W typowym miejscu. Ładnie, za prawie 900 ksła dostał. Go zobaczyłem też. Zbytnio się napaliłem chyba na ten strzał, no ale tragedii nie ma. Czy tam nasi na dole sobie poradzą? Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Trzeba chyba się przemieścić na dół. Chwilka, domofonik. Jechać na plażę, ale chyba tam nie pojadę jednak. Nasi sobie poradzili. Proszę.
Poczta pantoflowa, buty przyszły. Dobra, bo jestem poza bitwą, kurde, dłuższy czas. Konkurora, jakbym trafił, to by było luks. Pięknie, chociaż słabo mi polosowało niestety. Dobra. Boję się tej prawej strony, bo nam padła. Oksor, oksor, oksor tam się kręci, ale nie będę miał go raczej jak trafić. Artyleria tam za tymi drągami stoi. Wódek tu jest. Się dopalacz jeszcze przydało. Brak mocy! Butek mnie martwi. Najbardziej na razie. Luksora nie ma strzałka. Może bym miała. Jest Arta. Wziąłem się nie stąd. No właśnie. Przeklęty wódek. No ludzie, ruszcie się tam. Stali tyle czasu we dwóch. Ten Xoid T-92. Zamiast tam wyjechać to... Dobra, przygoda na BZ-ą się skończyła na razie. Okej. Zagram sobie Kalibadem, bo jakoś lubię ten i mam sentyment do tego czołgu. Mimo, że całe wieki ładuje i w ogóle, ale jak jest w miarę fajne losowanie, powiedzmy, jak te, to można sobie fajnie napykać w damage'u. Ale nie każdy lubi, niektórzy wolą na przykład Gonzalo. Dobra, gdzie my tu pojedziemy? Potrzebują cię w plutonie.
Jak potrzebują, to niech mają potem. No dobra, jadę tu z nimi. Ale pojadę tą linią przy torach raczej. Przejadę przez tory, żeby bezpiecznie przejechać łatwo. Różnie to bywa. Komeciku, komeciku, już jadę po ciebie. Jakbym ci pyknął tak. Chociaż z jeden strzał. Taki soczysty. A czy będzie nam to dane? Zastanawiam nad złożeniem peceta, ale myślę, że to jeszcze trochę odległa historia, chociaż już sobie tak troszkę go poskładałem jakby, nie? W sensie wirtualnie. Powybierałem części. No niech oni się tu interesują tamtym. Ja tego kometa naprawdę chcę ustrzelić. Pięćset dwadzieścia trzy, jakaś pomyłka. Dobra. Nie, zabrali mi damage na nim. Czas sterowania, a przeładuję chyba sobie. On i tak ucieka. Nie trafiłem! Dobra, Artemiro mnie. Chociaż tego spróbuję skończyć. Za długo czekałem. No ale chciałem przeładować drugi pocisk, a teraz tak jestem bez pocisku, więc trochę lipa bym powiedział. Dobra, spróbuję tu przejechać szybko. Panowie, jeszcze będę ładował 13 sekund, więc chwila. A to jeden pocisk. Tak naprawdę najlepiej tym czołgiem nie wystrzelać się z dwóch pocisków. Zawsze ten jeden trzymać. Już to nie jest łatwe. Poczekam sobie. Tylko lew tu został, więc dobrze by było właśnie mieć dwa pociski na niego. Trochę go postraszę. No już został odarty jeszcze. Dobra. Raz. No dawaj, dawaj, dawaj. I dwa. Pięknie. O to mi chodziło właśnie. Teraz znowu dłuższy czas oczekiwania. Przeładunek. Szybko tu podjadę. Małe rozeznanie w sytuacji. T29 tu podjechało. Niebezpieczna będzie ich RHM-ka. Czy ona tu stoi? O tu. O tu może być. O to dla niej świetna pozycja w sumie. I była. Dobra, niech ona myśli, że ja sobie strzelę w nią. Tylko. Niepotrzebnie. Oho, wyjechał. Teraz tam w ciemno w tą RHM pocisnę. Przynajmniej spróbuję. Może żona mi pociśnie.
Jak te pociski latają? Człowieku. Naprawdę. Ciekaw, czy ta archiwka w ogóle nie zmieniła pozycji. Ty brzydalu w T29. Ty strzelasz do mnie? Rykoszet. Ci przycelowany miałem. Zabrali mi mój damage. WG zabrało mi damage. Dobrze, tamta strona nam tutaj przegrywa. Trzeba będzie wrócić. Kurde, załatwię tego gościa wreszcie, czy nie? No niesamowite to jest, no. Wysiadam. Mogłem od razu tu się obrócić. Kurde. Dziękuję.
Czyli coś w ciemno weszło. Tak jest. Za 550 RHM-ka dostała. O, wynik dla mnie osobiście nie jest tragiczny, ale... Ale porażka to porażka, tak? Jeszcze 3 razy. W dziesiątce pod względem doświadczenia będzie misja wykonana. A pojadę jeszcze raz kalibankiem, czemu nie? Może rolety podniosę, bo tak trudno się zrobiło. Pogoda strasznie zmienna. Trochę słońca, trochę chmury, trochę deszczu. Do boju, ale ja se pojadę na lewo, panie, do boju. To w sumie, ale ja taki tor, to jest, jak pojedzie na przepychacz, to... A ja po prostu mu nic nie zrobię, no, co dużo gadać. Wstrzelić się w ten jego garnek. Oj, przepraszam. Miałem ciężką noc przez te plecy. I strzyłem, no proszę. Nie wiem, gdzie jechać, tylko tutaj. No a czemu nie? No, po co on ma jechać tam, gdzie ciężkie? W sumie ja też, no ale... Kurde, szkoda. Szkoda, że znikł sobie ten numer. Się wolę sprzedać. Dobra, muszę jechać z tymi... Progetto jest... Charmle. Lajta. Czy przyjadę niezauważony? Może Denis tu wyjedzie, niestety. Aha, tu psory jest w ogóle. Żegnaj. Piękny ksorze. Dobra. Niewidzialna dwururka tutaj. O, jedzie. Kurde, nie ruszaj się. Dobra. O nie, 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 nie. To już nie jest dobrze. Nie mam naprawiarki. Jadą, help! Help! Nie to wcisnąłem, help! Kurde, czy mnie uderz w tyłek? Do dziury, do dziury! Fajna dziurka. Fajna dziurka. Już z niej nie wyjadę żywy.
też nie mogę im pomóc. Kurde. No tak. Czy ja się świeciłem cały czas? No trudno, 1600 się nastrzelało. Za dużo ich tu było. Za minutkę będę. Możecie wybrać czołg, który mam wybrać. Proszę napisać na czacie. Ojejciu, jejciu. No dobra. Mam za sobą 6 bitew. 4 na BZ-cie, 2 na Kalibanie. Jeszcze Kaliban nie wrócił. To teraz może zagramy 56 TP. Kalibanik wraca. Bitwa na pewno będzie przegrana. Nie spodziewajmy się cudów. Jeszcze nie wraca. Myślałem, że wraca. On mi się przycięło. Dobra. 56 TP. Czołg z Polski. Z niedawnego maratonu. Który prawie ukończyłem. Ostatnie dwa etapy musiałem już wykupić za golda. Losowanie chyba najgorsze z możliwych. Więc dwójka. Bo bez golda na dziesiątki ten czołg nie istnieje zupełnie. No i problem z dziewiątkami ma, ale... Na lewo nie pojadę, chociaż na wieżę nie będę się strzelał. Pojedziemy na prawo. Wspieraj moją pozycję. Super, będę wspierał twoją pozycję. Gdzieś tu Elcek stoi. Albo gdzieś trochę dalej w krzakach. A nasz light się przyciął chyba. Serce.
Pierwszy pocisk już wreszcie został sprzedany. Kurde. Chciało mi się zjeżdżać. Żeby dać STB-ka pomóc. Tak sobie widać sam poradził. A ja tylko HP cały straciłem prawie. O to mi chodziło, żeby właśnie to podświetlić. Ajajaj, szkoda, że tu przeżył. Jalka szkoda. Czy nie przeżył? Nie przeżył. Jednak się zmarł. Co ty mi nie zaliczyło tego spota? Szkodzie zaliczyło, dobra. Najważniejsze, że zginął. Gdzie tym konwojem, kurde? Przestrzał, panie Skody. Skitrali się w samym rogu. Thank you.
No pewno tam stoi, przecież nie zniknął w tamtej pozycji. O jest barczat. Gdzie? Musi tam stać ten K91. O dziwnie, mój pocisk znikł. Nie wiem. Czy to jakieś moje urojenia, czy co? Trzeba się ruszyć, bo on się mógł przenieść jednak. On spota, ale nie wiem skądże on jest. Tu chyba go nie ma jednak. Musi stać bardziej na środku, przy arcie gdzieś tam. No i jest. Tam się przeniósł, dobra. Dam dobry spota przecież dostał, nie? Falk najgorsza. Bitwa wygrana, najważniejsza. Znowu jestem prawie bez damage'u, ale co to? No to jeszcze raz pojedziemy sobie. 56 TP. No i teraz słońce wali po oczach. O ludzie. Z pogodą. Posterunek. Nic tu nie wymyślę takiego, żeby jechać w jakieś dziwne miejsce.
Jedziemy strzelać się z ciężkimi. 75 Centurion. To pewnie tu nikt nie przyjedzie. Bizonte. Jest KW. Obiekt T-32. Fajnie, aby tam pożył. Zielone samochodziki nastawiali. Trzeba go tak ruszyć. Musiałby bardziej garnych mi pokazać. Akurat ma dobre opuszczanie. To se mogę. Mój garnek jest niestety dużo większy. I sobie przejechał. No. O kurde. Ja tak się nie bawię. Jak widzimy, bitewka już jest przegrana. To jest 30 tu jedzie.
Bardzo dobra bitwa, bardzo dobra bitwa, noś kurde. Mamy teraz jest. Słabiutko to wyszło. No to ja się niestety mam w słabiutką załogę. Chociaż mógłbym braterstwo broni jakoś podbić. Chociaż żeby mieli. Jeszcze jedna książeczka mi wystarczy, bo ta starczyła, dobra. To okej. Pamiętajcie o dropach z Twitcha. Runda specjalna. Dostałem nagrodę specjalną. Podręcznik. No, dam mu naprawę, jako że to czołg ciężki. O tym będziemy myśleć. Nie szkodzi. Kierowca mechanik, tu może damy płatka jazdy. Pierwszą. A ładnie, w niczym intuicję. Możemy jechać. Czas może ulepszenia polowy zacząć robić ten tym czołów. Włączyłem na szkolenie załogi, a pierwsze może lepiej już. Ulepszenia. No proszę. Już mam chyba trzeci raz takie losowanie dzisiaj. Z ósemeczkami na szóstki mi losuje.
też zbieram dropy z oficjalnego konta WOTA. 4 drop jest, czyli tajemniczy drop, który można trafić. Nawet 360 dni konta premium. O 7 chyba i 1 dzień konta premium plus czołgi premium 8 tieru. Więc ktoś dzisiaj będzie się cieszył. Albo jutro, zależy. I ta pałka jedzie. No. Ja nie, nie trafiłem tam wcześniej. Oczywiście nie ja go zabiłem, tylko to się sprzątnął. Ale nie wiem jak nie trafiłem za pierwszym razem. Wydawało się, że to ładnie leci. Wojtek, sorry. Ludzie nakupywali i giną jako pierwsi. Nie wiem za co mi dziękujesz i o co chodzi, ale bo uważam, że trzeba szybko na górkę się dostać. Bo... w ogóle ich ciężkie czołgi jakoś. Nie wiem. Zobaczcie, gdzie oni stoją. Niesamowite. Przestrzał te wirusy. Czy sprzedam? Nie będę miał. Będę? Nie będę. Zobaczymy. Ale trochę ciężko, ale podjadę dalej. Bardziej z tej strony. Dziwna taktyka ich teamu. Tak strzela ta dwururka. Demolition z przeciwników robi. Nie no, żartuję. Nie szkoda, żeby to weszło, bo w takiej odległości. O, weszło! Czy to wejdzie? Nie wejdzie. A czy drugi wejdzie? Stój tak, stój! Dobra. Dobra, idziemy do przodu. Się okopali wokół własnej bazy i zadowoleni z życia. Co to za życie? Czekać na śmierć. No nie, że... leżę w gąskę. Zrobiłem bez golda na razie. Ja chyba do końca bitwy zagram raczej. Uuuu.
Choć nie mogło polosować już za fulla te, co miał. Dobra, tego jest ta jeden trzeba jechać. Chciałbym mu z rurki przywalić, ale to chyba już nie będzie opłacalne. A szkoda. Widzicie, jak to poleciało? Lobem. Zaczynałem wątpić naszego 122 PM, ale chłopak mi zaimponował. 4 fragi zrobił, brawo on. No, całkiem przyjemna bitewka. 57 tysięcy zarobione na czysto. A jak tam misje? Już jestem blisko. A, ukończyłem. Zeszły posiłki, jest! Jest! Katrin Sanders. Witaj, Katrin. Okej. A zagram sobie jeszcze raz tą dwururką. Bitwa wyszła całkiem przyjemna, więc zobaczymy, jak polosuję tym razem. Gorąco się zrobiło, słońce wyszło. Straszne wahania są temperatury u nas na Podlasiu. Świeci słońce gorąco. Tylko słońce zajdzie, od razu chłód taki, że szok. Ojej, jakie losowanie. Nieładne. Jakieś rady? Gdzie jechać? Dobra, będę wspierał te nasze ciężkie. Mogę w sumie na dwójkę przeładować od razu.
Artyleria jest. I to po dwie. Lightów znowu nie ma. Jak nie ma lightów, to i arty nie powinno być według mnie. Dzielę w magazyn pierwszy strzał. Ładnie wyszło. Poczekamy chwilę. Super. Drugi fajny strzał. Sylwester Fałka tu jest, więc... Tak, bo kto ma to zrobić? Pershing? Sytuacja patowa na razie w ataku. Nie wiem, czy chyba się nie wycofać na bazę. Ale... ja chyba tak zrobię.
RVK ich padło. Ups. Ważne, że ta T30 zeszła. Tego ksora jeszcze jakoś spróbował, ale chyba tej drugiej T30. Gdzie on jest? Widzenia, kurde. To jest most dwururki. Dwurówki chciałem. No ładne strzały mi wyszły. Teraz najgorsza to. Marta jest tutaj. No nie jest tu sama. Tak mi się przynajmniej wydawało, ale może się mylę. Kurde, teraz nie będę ich widział. Dobrze, świeci się. Znaczy też ja bez golda gram. A ja właśnie myślałem, że ja mam goldzie. A to ci niespodzianka. Kurde, ta przeklęta T30. No, trzeba trochę inaczej spróbować. Mam nadzieję, że objadę ją z jej lewej strony. Czyli... O, to jest jej lewej. Ach tak, oh my god. Możecie sobie pogadać. O kurde, patrzcie gdzie ona wyjechała. Zobaczcie. Dobra, na zwykłym działku gra. Miałem szczęście, że za pierwszym strzałem mi nie zdjął.
Szkoda w sumie się rozpisywać, bo po co? Może w końcu więcej nastrzela ode mnie, nie? Taki OP gracz. Okej, bitwa fajnie wyszła mi osobiście. Dla kolegi, jak widać, w T28 nie bardzo. No dobra, no ale... Czy ja czegoś nie widzę? Czy jestem nas pierwszy? Pod względem zdobytego doświadczenia i co? No nieważne. Biedny pilot. A, miałem sobie odebrać jeszcze te. Już nie ma? No, do którego sierpnia to było. Mogę czołg, ale nie mam go. Taki piękny. Taki wspaniały magarnek. Ja. My kochamy te czołgi z takimi dużymi garnkami. O, ludzie. 2 dni konto premium, mógłbym sobie odebrać. Kurde, przegapiłem wcześniejsze te do odebrania, miałem jeszcze i się zapomniałem. Część odebrałem, część mi została. Troszkę lipa. No, ja w sumie dobrze mi na tych ciężkich idzie to. Nie będę tu zmieniał. Składam sobie, może zagram. Dla mnie mega przyjemny czołg w graniu. Fajne działko. Możemy narzekać na penetrację, ale uważam, że i tak jest ok. Thank you.
samochód nie działa. Kurczę, bitwa musi się odbyć normalnie beze mnie. Mam niespodziewanych najeźdźców. Muszę się schować. Miałem jechać do miasta. Tylko przekazanie biletów do Krakowa. Jestem z powrotem. Martwi mnie sytuacja w mieście, więc albo tutaj szybko porobimy, albo będzie ciężko to wygrać. Myślę, że nie ma się co patyczkować z nimi. Po prostu wyjechać. To nie tak. Z tyłu stoi. Oj, bo za to on zaraz zginie. Gdzie ten czerwioter? Tu czy tu? Był. Jest. On tam jest. Jest. Dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery. Kurde, skąd to jest? To już raczej baza będzie zdobyta. Może Elcek wyświęci nam tego Indiana? Może przeładować? Jedzie tam. CS. A chciałem sobie jeszcze strzelić. Mm-hmm.
Mystery Drop, jeszcze 2 godziny. A w sumie 2 godziny, a mam 22%, dobra. Ja szkoda, że nie mogłem w pełni uczestniczyć w tej bitwie. Byłoby luks, ale i tak. Tragicznego wyniku nie ma, pod względem damage'u przynajmniej. Dlatego pojadę jeszcze raz sobie składą. Siedemnasta godzina. Po tej bitwie zrobię sobie przerwę. Zakończę streama. Ale jeszcze powinienem dzisiaj się pojawić. Myślę, że coś tak koło godziny 18. Może trochę po. Pięknie to poleciało. Pięknie. A Vipera będzie teraz grała na wieżę. Dobra. Czekaj tym lightem. Widzicie, widzisz? Się zapatrzyłeś tam, przyjacielu. Nie wiem, czy spróbować właśnie podjechać. Dwunastka tam przyjechała. Nie dałeś. Magazyn od razu. Kurde, nawet nie zdążę przyjechać. Zastrzela mnie. Sympatyczny kolega. Czy ja tu dam radę się schować? No tak. Sobie przemyślał sprawę i jest jednej, to z drugiej mańki. Jednak za odważnie sobie pojechałem.
potem zagramy sobie przeważającą siłę ognia, bo właśnie sobie uzmysłowiłem, że ona już teraz się pojawiła. Więc po przerwie koło godzinnej powrócę i będziemy grać przeważającą siłę ognia. Zapraszam serdecznie. Na razie dziękuję i do zobaczenia później.